Jestem Marion Mosby, kierownik tego rejsu. Witam na pokładzie. O, można takie dostać w jednym z naszych sklepów. Spodenki, nie nogi. Jasne. Z drogi! London Tipton nadjeżdża! Au! Jej, ale fale! To moja stopa! To co robi pod moją walizką? Boli! Mosby, to już twój problem. Ja mam wakacje, ekstra! No właściwie ekstra. Przyjechałaś tu, by chodzić do Liceum Siedmiu Mórz. Choć to jest wycieczkowiec, ty nie jesteś na wakacjach. Tata cię tu przysłał, żebyś już więcej nie latała do Paryża, opuszczając popołudniowe lekcje. Lekcje popołudniowe? Mm-hmm. Co jeszcze? Może poranne? No już, London. Wiesz co? Na starość przekonałem się, że przeciwieństwom należy patrzeć w oczy, mówiąc: nie boję się was. Dzień dobry panu. Pan się trzęsie jak chihuahua. To bryza. Tak to jest, jak się chodzi w samej bieliźnie. O. Witaj, Kerry. Cześć. Stęsknił się pan za nami? O, no, tak, tak. Wiecie, bez was 3 miesiące w tym pływającym raju to wręcz tortura. No, to już koniec cierpień. A? Zapisaliśmy się do liceum na statku. Powiedział, że będą chodzić do szkoły siedmiu mórz, jasne? Starzeje się. Decyzja naprawdę nie była łatwa, ale to wielka przygoda. Dostałam zniżkę pracowniczą, no to się zgodziłam. No, po prostu. Nie! Nawet nieźle to przyjął. Czeka 7 mórz, trzeba płynąć już. Rusza w świat, z latem wraca i goni. Bo płyną to przygody, nie ma to jak znate. Niesamowite! Będę się uczył oceanografii na oceanie. Ja się nauczę anatomii. Zacznę od niej. Usiądę z nią w ławce. Aha. No chodź. Mam nadzieję, że Mosbiemu nic się nie stało. Tak. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. A skąd? Skakałem z radości. Chcę już na dół! Nie, no prosimy, panie luźne gacie. Cieszy się pan, że nas widzi. Tak, tak. Uśmiecham się wewnętrznie. No, przepraszam was. Ja chyba połknąłem flądrę. To jest twój szkolny informator. Nie zgub go. On może ci ocalić życie. Cię załatwić. Spokojnie, dzieci są bezpieczne. Uwaga, uwaga! Z drogi, z drogi. Tu dostanę klucze do pokoju? Tak, ale jak widzisz, jest kolejka. Jak widzisz, nie stoję w niej. Jestem London Tipton. O, ale nie róbmy afery z tego, że to statek mojego taty. Zgoda. Będziesz traktowana dokładnie jak cała reszta. Do kolejki! Znaczy, jak ci to odpowiada? Raczej nie. To ja się dostosuję. A, tutaj się zgłaszasz. Dobrze, mamo, pójdę sama. O, Bailey, ja chyba muszę coś podpisać. Kocham cię. Ja ciebie też. No to wiesz, miłego lotu. Dzień. Uściskaj Sally.